Cześć, z tej strony Łukasz Przelaskowski, pisarz z Holandii, niezależny dziennikarz i właściciel wydawnictwa Lukas Frankenstein, jedynego na zachodzie Europy polskiego wydawnictwa, młodego, debiutującego, ale powoli rozwijającego się. Dzisiaj chcę poruszyć temat kontynuacji związanego z emigracją, ponieważ pierwszy temat wywołał duże zainteresowanie. Wiele komentarzy, polubień. No i to wszystko jest bardzo miłe. Dziękuję za wasze zaufanie, za wasze wypowiedzi. Mam nadzieję, że ten temat będzie takim ubogaceniem tego pierwszego. Kontynuując ten wątek. Historia emigracji Polski jest ogromnym tematem. I chciałbym skoncentrować się na wybranych postaciach z literatury, artystów, mecenasów i miejsc, które wniosły poprzez rozwój pewną formę nowego spojrzenia, pewnej motywacji, inspiracji, pewnej formy pomocy dla innych osób poprzez ukształtowanie się w życiu za granicą. Ważne jest dla mnie, aby to pokazać, w jaki sposób zagranica, miejsce, w którym przyszło żyć, pomogła podwyższyć poprzeczkę tego samorozwoju dla danej osoby i jej ta edukacja, jej to wykształcenie, jej te doświadczenia z kolei przełożyły się na jej nie tylko pracę, ale również na jej działania. I tak mam wypisanych pewnych przedstawicieli w kolejności dość nietypowej, ponieważ w jakiej zmarli, ponieważ jest to dla mnie ważne, aby przedstawić wam, że duża część z tych osób nigdy nie doczekała się wolnej Polski, czyli żyjąc w czasach zaborów, ponieważ jest to czas, który przedstawiam, jest to czas zaborów, walczyła o tą wolność piórem, czy też w postaci miecza, czy też broni innej, ale wierząc w niepodległość. Na różne sposoby, udając się poprzez swoją wiedzę, doświadczenie, angażując w różnego rodzaju działania. I tak chciałbym zacząć od Tadeusza Kościuszki, ponieważ uważam, że Tadeusz Kościuszko jest taką reprezentacyjną osobą, od której warto zacząć. Będzie to Julian Ursyn Niemcewicz. Będzie to temat komisji rozpoznawczej, która jest bardzo bliska tematowi dzisiejszej komisji, jaka została powołana, związana z Lex Tusk. I dalej, Juliusz Słowacki, Fryderyk Chopin, Adam Mickiewicz, Zygmunt Krasiński, Cyprian Kamil Norwid, Juliusz Kosak, Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnicka, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Bronisław Piłsudski, Józef Konrad. No i tutaj jeszcze też w tym wszystkim zostanie poruszona postać Adama Jerzego Czartoryskiego oraz hotelu Lambert, mieszczącego się w Paryżu, we Francji. A więc zaczynajmy. Chciałbym jeszcze nadmienić, że dodatkowo omówię osoby, które już żyły w czasie, kiedy ta niepodległość zaistniała, czyli po 1918 roku. To jest ważne, aby przedstawić te osoby w takiej płaszczyźnie, jak angażowały się, jak działały, co robiły, w jaki sposób swoją wiedzę, obserwacje, doświadczenia, które wyciągnęły z zagranicy, przełożyły na działania, czy mieszkając, czy współpracując, czy mając kontakt z Polską, odsłaniając nowe możliwości, szanse, wsparcie, oparcie dla wielu innych
grup Polaków, organizacji, które no, nie miały tej możliwości, jaką oni mieli. I ten pomost, jaki zbudowali, stał się bardzo no, wielki na wielu płaszczyznach, w wielu miejscach i w czasie, w jakim przyszło im żyć, dając możliwość szerszej perspektywy do rozwoju, do wszelkich działań, które później zaistniały, czyniąc Polskę taką, jaką mamy dzisiaj i taką, jaką możemy wspominać na przestrzeni historii, oczywiście już to analizując. Także jeżeli gdzieś jakikolwiek nastąpiłby błąd, pomyłka czy niedopatrzenie, ewentualnie pominę kogoś z pisarzy czy artystów bliskiemu dla oglądających sercu, to przepraszam, ale nie jestem w stanie wszystkich wymienić, poświęcić całego materiału. Staram się skoncentrować na przedstawieniu tego, jak jest ważne, aby docenić ogólnie artystów żyjących za granicą, osoby wykształcone, osoby inteligentne, które mogą wnieść swoją wiedzą, wykształceniem, doświadczeniem bardzo wiele, czy to mieszkając na odległość, czy to chcąc wrócić do Polski, współpracując z odpowiednimi polskimi innymi placówkami, organizacjami, uczonymi. I na bazie przykładu tych wszystkich osób, które tutaj w skrócie przedstawię, omówię takie działania podstawowe, nie koncentrując się na ich osiągnięciach literackich w tym przypadku, to jest ważne, aby zrozumieć, że wsparcie takich osób jest bardzo ważne i jako jedna z takich osób wiem, że teraz obserwując osoby, które będę tutaj wymieniał, jak bardzo ważne dla nich było takie wsparcie, oparcie, pomoc potrzebna i to jest niezmienne. Także już teraz na wstępie jest taki mój apel do środowiska, no, w szczególności tych zamożniejszych osób, które są w możliwości wsparcia jako chociażby mecenasi, czy osoby niezależne, prywatnie, wsparcia nas, artystów, czy osoby, które tworzą projekty innowacyjne, startupy za granicą, często szukają takiego wsparcia, pomocy i oczywiście wszystko jest do ustalenia, ponieważ doświadczenie osób, które prowadzą potężne firmy, korporacje, mają większe możliwości jakby pomysłów stworzenia takiego sposobu zarządzania projektu, który może zwiększyć szansę na wsparcie danego artysty, czy grupy artystów, czy danej organizacji za granicą. To wszystko przekłada się na to, że my poprzez rozwój możemy wnieść jeszcze więcej do świadomości, do kultury, do społeczeństwa, które no, ma możliwość jakby lepiej się rozwijać i nie być zniewolone, nie być poddane sytuacjom, chwilom, momentom czy osobom, w jakim no, nie ma co ukrywać, znalazło się na przykład w obecnej chwili. Mam nadzieję, że ten wiatr słów, informacji, dobrej energii dotrze do odpowiednich osób i nastąpi reakcja chęci poznania się, spotkania, porozmawiania, ustalenia możliwych działań na przyszłość, które dadzą formę takiego no, niezależnego wsparcia, ale też, które będzie miało owoc rozrastania się, samo zarabiania, samowystarczalności egzystencji i tym samym no, promocji nie tylko nas, ale i osób, które nas czy
będą chciały wesprzeć, czy będą mogły pomóc na różnych płaszczyznach, bo podczas tego omawiania tych osób zauważycie, że są naprawdę różne płaszczyzny warte do przypomnienia, jakie były wtedy ważne i one są ponadczasowe, nadal są ważne, aby mogło społeczeństwo polskie funkcjonować bez różnicy, czy mieszkamy w Polsce, czy za granicą, ponieważ ten pomost jest bardzo ważny, aby był kontynuowany, zbudowany, utrzymany i tym samym wymiana międzykulturowa między różnymi artystami na różnych płaszczyznach mogła być zachowana. Zapraszam do materiału. Omówię pokrótce przygotowane postacie reprezentujące polską emigrację za czasów zaborów, a także krótko po, gdzie żyli, jak się rozwijali, jak próbowali rozwijać swoje talenty, ale także również działać na rzecz niepodległości Polski i innych grup społecznych. Zacznę od Tadeusza Kościuszki. Tadeusz Kościuszko po tym, jak zdobył wsparcie finansowe od mecenasa, jakim był Kazimierz Czartoryski, ukończył studia, szkołę inżynierii w Paryżu. Był to stypendysta królewski. Wrócił do Polski, która już była po pierwszym zaborze. Niestety wojsko zostało zredukowane do 10 tysięcy żołnierzy i nie zdobył możliwości podjęcia jakiejkolwiek pracy, czy też możliwości oferty, aby móc dołączyć do odpowiedniej jednostki wojskowej. Na jego rodzinnym majątku zarządzał starszy brat, a miłość, którą obdarzył pewną kobietę, pomimo że została jakby odwzajemniona, nie została zaaprobowana ze strony ojca ukochanej, z tego względu, że pochodziła z wyższej warstwy szlacheckiej, a Kościuszko z niższej, w związku z czym ojciec jego ukochanej nie chciał się zgodzić na to, aby byli razem, na to, aby zawarli małżeństwo. Próbowali nawet uciekać, ale zostali złapani. No i tutaj Kościuszko podjął decyzję, aby nie naruszać honoru rodziny, opuści ziemię, nie będzie dalej ingerował w tą miłość i rozpoczął poszukiwania możliwości zatrudnienia w wojsku ze swoim wykształceniem w Dreźnie, ale i tam nie zyskał aprobaty, w związku z czym wyruszył do znanego mu już Paryża i tam dowiedział się o trwającej wojnie pomiędzy koloniami walczącymi o niepodległość z Brytyjczykami. Kolonie, które walczyły, w dużej części zasilane były przez wojska francuskie. No i tutaj postanowił wykorzystać swoją wiedzę, doświadczenie, wyruszyć i zasilić, wesprzeć walczące oddziały kolonialne z wojskami brytyjskimi. Posługiwał się językiem francuskim. I tak w Ameryce Kościuszko powoli zaczął zyskiwać popularność, sławę, cieszyć się dobrą renomą ze względu na swoje działania, które przekładał między innymi na fortyfikowanie zabezpieczenia fortów, z czego wynikła propozycja budowy znanego dzisiaj nam fortu West Point, zaprojektowania, zbudowania go. Kościuszko również brał udział w potyczkach, z których zyskał dobrą renomę, aprobatę, ponieważ były zwycięskie. W związku z czym został mianowany na generała.
W momencie, kiedy zakończył swoją służbę w armii amerykańskiej, wyruszył do Europy z powrotem, gdzie z czasem wziął udział w tak zwanej insurekcji kościuszkowskiej. Tutaj ta kościuszkowska insurekcja oczywiście, jak wiemy, zakończyła się przegraną. Kościuszko dostał się do niewoli i dopiero po pewnym czasie, w 1776 roku, Kościuszko złożył przysięgę wiernopodańczą, co było ceną za uwolnienie z rosyjskich więzień łagrów 20 tysięcy Polaków, że nigdy nie weźmie udziału w kolejnych powstaniach, przewrotach, nie wróci więcej do Polski, zgodził się opuścić ziemie polskie. Kościuszko wyruszył z powrotem do Stanów Zjednoczonych z towarzyszącym mu znanym Julianem Ursynem Niemcewiczem, który również został wyzwolony z niewoli. No i znowu wrócił do Europy, w tym przypadku do Paryża, gdzie spotkał się z Napoleonem, nie dowierzał Napoleonowi, nie ufał, nie podobało mu się to, jak Napoleon próbuje wykorzystać sytuację Polski i Polaków walczących o niepodległość kosztem swoich zamierzeń. No i tutaj jest w dalszej części sytuacja taka, że koniec końców całą kwotę pieniężną, którą zdobył, pozyskał poprzez również zaufanie między innymi Jeffersona, czyli trzeciego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który był jego spadkobiercą testamentu, i całych funduszy zgromadzonych w służbie w armii amerykańskiej, kazał przeznaczyć na wykupienie jak największej ilości osób zniewolonych, czarnoskórych, pochodzenia afrykańskiego, w dalszych krokach zainwestowania pieniędzy na ich wykształcenie. Taki był testament Kościuszki. Kościuszko zmarł w 1817 roku w Szwajcarii. Trzeba jeszcze dodać też również to, że jego specyficzna forma walki o niepodległość dyktowała się bardzo mocnymi warunkami pomocy dla chłopów, czyli pragnął, aby odzyskali wolność, niezależność, ale nie tylko oni, również i Żydzi. I to dzięki tej intencji, tym zamierzeniom zyskał ich akceptację, ich pomoc, wsparcie, co później przełożyło się na wiele innych osób, które również poszły jego śladami, aby między innymi wykupywać, dawać wolność chłopom pańszczyźnianym. Julian Ursyn Niemcewicz był adiutantem dowódcy wojsk litewskich Adama Kazimierza Czartoryskiego, a więc znowu pojawia się postać Czartoryskiego, i towarzyszył mu w jego podróżach krajowych i zagranicznych. Został mistrzem i członkiem loży wolnomularskiej Bon Ciel du Nord. Poseł inflancki Sejmu Wielkiego, jeden z redaktorów Gazety Narodowej i Obcej. Po emigracji udał się do Lipska, później Wiednia, Florencji i Rzymu. Wrócił do kraju później i został adiutantem i sekretarzem Tadeusza Kościuszki podczas insurekcji kościuszkowskiej. 2 lata w więzieniu spędził, ale mimo to napisał wtedy wiele utworów.
uwolniony przez cara Pawła I, udał się z Kościuszką do Stanów Zjednoczonych, zamieszkał w Filadelfii, spotkał się z Waszyngtonem, pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych, i później Jeffersonem, trzecim prezydentem Stanów Zjednoczonych. Poślubił Amerykankę, został członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Filozoficznego, a w 1806 roku jako pierwszy Polak otrzymał obywatelstwo amerykańskie. W 1807 roku wrócił na stałe do kraju, gdzie najpierw został członkiem, a później prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Po wybuchu Powstania Listopadowego na przełomie 1830-31 został powołany do przewodniczenia kilkunastoosobowego komitetu do przejrzenia papierów policji tajnej. I teraz, czym się charakteryzowała ta komisja tak zwana rozpoznawcza? Był to organ powołany dla rozpatrzenia spraw osób podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji, gdzie na koniec 15 sierpnia 1831 roku doszło do wystąpień ludności Warszawy, która dokonała samosądu na podejrzanych o zdradę oficerach polskich, szpiegach i agentach. Zostało zakłutych bagnetami lub powieszonych 34 osoby. Jak widzimy, historia lubi się powtarzać. Tutaj przykład mamy na dzisiejszy czas, na ten moment, kiedy nagrywam ten materiał, a jest to czerwiec 2023 roku i słynna komisja uchwała na temat tak zwanej Lex Tusk komisji i uchwały, więc mam nadzieję, że tutaj do podobnych sytuacji nie dojdzie, z tym, że ta sytuacja ma się troszkę odwrotnie do tej, której była z przeszłości, ponieważ wtedy te osoby były nie tylko posądzone, ale było potwierdzone, że były szpiegami, agentami, osobami, które zdradziły. W tym przypadku jest to zrobione tak, że próbuje się zrobić coś poprzez kłamstwo, aby usunąć niewygodne osoby i grupy z nimi powiązane, innych osób. A więc mimo wszystko bądźmy ostrożni do tego, jak ta historia czasami potrafi być nie tylko w formie powtarzania się, ale w tym przypadku próby jej zmiany, przekształcenia. Kontynuując co do Niemcewicza, został członkiem Sejmu Powstańczego na emigracji, związany ze stronnictwem Adama Jerzego Czartoryskiego, członkiem Związku Jedności Narodowej, Wydziału Historycznego, Towarzystwa Literackiego w Paryżu. Zmarł w 1841 roku w Paryżu, gdzie został pochowany. Juliusz Słowacki. Matka jego prowadziła coś na kształt salonu literackiego, dzięki czemu od wczesnej młodości miał szeroki kontakt z ówczesną elitą intelektualną. A również miał kontakt z taką elitą w kręgu Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego, gdzie poznał Adama Mickiewicza. W Warszawie objął posadę aplikanta w Komisji Rządowej Przychodów Skarbu. Podczas wybuchu Powstania Listopadowego podjął pracę w Powstańczym Biurze Dyplomatycznym księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Wyjazd za granicę spowodowała misja dyplomatyczna zlecona przez rząd narodowy. Wyruszył z pilnymi listami do polskich przedstawicieli w Paryżu i w Londynie. Paryż oceniał gorzej od Londynu, zniechęcony stosunkami wśród polskiej emigracji. Mimo to w Paryżu ukazały się jego dwa tomy poezji w 1832 roku. Następnie zamieszkał nad Jeziorem Genewskim w Szwajcarii, gdzie wydał trzeci tom poezji w 1833 roku, mieszkając blisko Genewy. Dalej wędrował po innych krajach Europy, aby ponownie wrócić i osiąść w Paryżu. Próbował wziąć udział w Powstaniu Wielkopolskim w 1848 roku, ale już był
poważnie chory na gruźlicę. Zmarł na nią w 1849 roku w Paryżu. Co jest najciekawsze, nigdy nie ożenił się, był rentierem, czyli utrzymującą się osobą z dochodów pasywnych. Przesłane przez matkę pieniądze umiejętnie pomnażał, inwestując na paryskiej giełdzie, m.in. w akcje kolei liońskiej. Pozwoliło mu to uzyskać niezależność finansową i umożliwiło wydawanie własnej twórczości. Fryderyk Chopin. Julian Ursyn-Niemcewicz, fakt wykorzystania talentu 8-letniego dziecka na potrzeby filantropii, to jest koncertu publicznego na rzecz Towarzystwa Dobroczynności, skomentował w komedii, gdzie wyśmiał pogoń za sensacją i gorliwość filantropek, które na fikcyjnym zebraniu licytują w odejmowaniu lat Chopinowi. Dobre przyjęcie jego kompozycji na koncertach ułatwiło kontakt z wydawcami za granicą. Pierwsze wydanie drukiem w Austrii nastąpiło i to była wariacja op. 2. 5 listopada 1830 roku Chopin na zawsze opuścił Polskę, zamieszkując w Dreźnie i w Monachium, a następnie w Paryżu. Mimo licznych występów miał trudną sytuację finansową. Dlatego zaczął dawać coraz więcej lekcji gry na fortepianie, między innymi dla księżnych, baronowych, hrabinek. Utrzymywał kontakt z Mickiewiczem, Niemcewiczem, Norwidem. Wsparł finansowo generała Józefa Bema dla powstającego Towarzystwa Politechnicznego w Paryżu. Dużo koncertował po różnych innych krajach, między innymi w Londynie. Zmarł w 1849 roku na gruźlicę w Paryżu. Tutaj ważne, abym odniósł się do momentu, w którym to znajduję pewien zaniedbały budynek, posiadłość i informuję o tym wielokrotnie przytoczanego tutaj Adama Kazimierza Czartoryskiego. Ten zakupuje tą posiadłość w Paryżu i przebudowuje. I tak powstaje słynny hotel Lambert, miejsce wielkiej emigracji Polaków, Polek, reprezentantów, artystów i z różnych dziedzin specjalizacji, którzy albo tam nocują, albo tam się spotykają, którzy tam mają możliwość nie tylko nocować, ale przede wszystkim spotykać się, rozmawiać, dysputować i angażować w sprawę próby odbudowy, wywalczenia niepodległości Polski. Hotel Lambert został zbudowany i otwarty w 1843 roku. Później na przestrzeni 100 lat, a więc do 1975 roku, był własnością Polski, aby następnie został sprzedany dla barona Rothschilda. Ten z kolei odsprzedał go w 2022 roku dla francuskiego miliardera Xavera Niela. I tu kolejna ciekawostka. Xaver Niel ma większość udziałów u operatora Play w Polsce. A więc ten Paryż, ta Francja od 1843 roku, kiedy powstaje Hotel Lambert, dzięki Adamowi Jerzemu Czartoryskiemu, dzięki temu, że dowiedział się o tym miejscu od Fryderyka Chopina, stało się takim kulminacyjnym miejscem wędrówki wielkiej migracji przedstawicieli artystów. Adam Mickiewicz w 1832 roku osiadł na stałe w Paryżu, gdzie spędził 20 lat. Został członkiem Towarzystwa Litewskiego i Ziem Ruskich. Pisał artykuły i pisma publicystyczne. W latach 1839-40 był profesorem literatury łacińskiej w szwajcarskiej Lozannie. W 1840 roku objął katedrę języków słowiańskich w Collège de France, gdzie wygłosił tak zwane prelekcje paryskie na temat literatury słowiańskiej, które zostały spisane i wydane w wielu językach. Krytykował Kościół katolicki za sprzeniemierzenie się
zasadą chrześcijaństwa. W latach 1841-1844 był prezesem Wydziału Historycznego Towarzystwa Literackiego w Paryżu. W czasie Wiosny Ludów w 1848 roku utworzył we Włoszech Legion Polski. W 1949 roku został współzałożycielem i redaktorem pisma Trybuna Ludów. Od 1852 pracował w bibliotece Arsenału. W 1855 podczas wojny krymskiej wyjechał do Konstantynopola, aby tworzyć oddziały polskie, między innymi Legion Polski, a także Legion Żydowski, do walki z carską Rosją. Zmarł tam nagle podczas epidemii cholery w Stambule. Mówi się o tym, że podobno również prawdopodobnie został zabity, zamordowany poprzez otrucie. Zygmunt Krasiński. Pod wpływem ojca prawie całe życie, który ingerował w jego wszystkie sprawy, co było powiązane między innymi z pochodzeniem prawdopodobnie magnackim. Ojciec starał się utrzymać pewien poziom syna, od którego ten starał się uciec. Próbując uciec od tego władczej dyrekcji ojca, postanowił wyjechać do innych krajów. Na początku były to Niemcy, później Francja, Włochy. W 1830 roku spotkał się z Mickiewiczem, z którym odbył wycieczkę w Alpy. Cierpiał na chorobę oczu, grożącą ślepotą. W 1836 roku poznał Juliusza Słowackiego. W czasie rewolucji w Rzymie w 1848 roku wraz z Cyprianem Kamilem Norwidem bronił zagrożonego papieża Piusa IX. Zmarł w 1859 roku w Paryżu na gruźlicę. Cyprian Kamil Norwid w 1842 roku wyjechał do Drezna, potem do Wenecji, Florencji. W 1844 roku zamieszkał w Rzymie. Do 1846 podróżował do Berlina, gdzie uczęszczał na wykłady uniwersyteckie i spotkania miejscowej Polonii. W 1846 roku udał się do Brukseli, a w 1848 roku spędził czas w Rzymie, gdzie poznał Mickiewicza i Krasińskiego, z którym, jak wcześniej wspomniałem, bronił zagrożonego papieża Piusa IX. W latach 1848-49 mieszkał w Paryżu, gdzie spotkał Słowackiego i Chopina. Sytuacja finansowa była dla niego trudna z powodu nieprzyjaznej krytyki i nieporozumień na tle politycznym. Publikował w poznańskim Gońcu Polskim, ale zyskał nieprzychylne oceny. Żył w biedzie, postępował u niego głuchota i ślepota. Postanowił wyemigrować do USA za radą hrabiego Władysława Zamoyskiego. I tak dotarł tam w 1853 roku, w lutym, a dokładnie do Nowego Jorku, gdzie otrzymał dobrze płatną posadę w pracowni graficznej. Jesienią dowiedział się o wybuchu wojny krymskiej, w związku z czym zaczął planować powrót do Europy. Prosił o pomoc w tym Mickiewicza. W 1854 roku wrócił do Europy z księciem Marcelim Lubomirskim. Zamieszkał w Londynie, utrzymując się z przygodnych prac artystyczno-rzemieślniczych. Następnie powrócił do Paryża. Liczył na pożyczkę od Władysława Czartoryskiego, której niestety nie uzyskał. Cierpiał nędzę, chorował na gruźlicę. Zmarł w przytułku w 1883 roku w Paryżu. Podobno dużo płakał w tym przytułku, czuł się bardzo wyobcowany i samotny. Prawdopodobnie tutaj nadmienię, że cierpiał również na depresję, jeśli chodzi o Cypriana Kamila Norwida. Juliusz Kosak. Mieszkał 5 lat w Paryżu, gdzie samodzielnie studiował zbiory muzealne. Tam też urodzili się jego trzej synowie. Otrzymał propozycję kierowania działem artystycznym tygodnika ilustrowanego. Powrócił do kraju i zamieszkał w Warszawie. Następnie przeniósł się do Krakowa ze względu niechęci do kształcenia synów w szkole zrusyfikowanej w ramach represji po powstaniu styczniowym. Wykupił domek nazwany Kosakówną, w którym miały miejsce spotkania towarzyskie elity artystycznej z Krakowa. Między innymi bywał tam Adam Asnyk, Henryk Sienkiewicz, Stanisław Witkiewicz czy Józef
Chełmoński i wielu, wielu innych. Eliza Orzeszkowa. W 1855 roku poznała w Warszawie pensjonarkę Marię Wasiłowską, późniejszą Marię Konopnicką, z którą miała wspólną przyjaźń do końca życia. Sprzedała majątek ziemski i zamieszkała w Grodnie, gdzie zajęła się pisaniem. Poświęciła wiele czasu na akcje filantropijne i społeczne. Współpracowała z tygodnikiem Bluszcz. Otrzymała nominację do Nagrody Nobla, którą ostatecznie przyznano Sienkiewiczowi. Zmarła w 1910 roku w Grodnie po ciężkiej chorobie serca. Jako osoba niepraktykująca od strony religijnej miała problem z pochówkiem, który w końcu udało się przeprowadzić i godnie ją pochować. Tutaj zaznaczę, że również interesowała się kwestią kobiecą i feminizmem, co bardzo wiele razy poruszała zarówno w spotkaniach, przemówieniach, jak i w swoich pracach. Mianowicie walczyła o prawa kobiet, o to, że powinny być traktowane na równi z mężczyznami. Maria Konopnicka. Mąż jej zarządzał kluczem dóbr rodzinnych z trzema wsiami. Majątek pokaźny, ale zaniedbany. W 1863-64 z mężem spędzili czas w Wiedniu i Dreźnie. Urodziła aż 8 dzieci w ciągu 8 lat małżeństwa. W 1876 rozstała się z mężem, któremu nie podobały się jej zainteresowania pisarskie. Z biegiem lat utrzymywali dalej kontakt między sobą mimo to. Zamieszkała z dziećmi w Warszawie do 1890 roku. Udzielała tam też korepetycji w celu dorobienia. W 1882 odwiedziła Austrię i Włochy, później Czechy, Wenecję, Zakopanę, Monachium, Kraków, Francję, Niemcy, Szwajcarię. Na 25-lecie pracy pisarskiej w 1903 roku Konopnicka otrzymała w darze narodowym dworek w Żarnowcu koło Krosna na Pogórzu Karpackim. Była redaktorką Pisma dla Kobiet Świt, krytyczką literacką autorów polskich i zagranicznych. Współpracowała z wydawnictwami, prasą krajową, organizacjami społecznymi Trzech Zaborów, a także uczestniczyła w międzynarodowym proteście przeciwko prześladowaniu dzieci polskich we wrześniu 1901-1902 roku. Brała udział w walce o prawa kobiet, akcji potępiającej represje władz pruskich, w pomocy na rzecz więźniów politycznych i kryminalnych. Z powodu swojej twórczości atakowana przez kler i środowisko klerykalne, gdzie sam biskup określił ją mianem poganki. Zmarła w 1910 roku na zapalenie płuc we Lwowie. Bolesław Prus, właściwie Aleksander Głowacki. Powstanie styczniowe zarabiał na studia jako guwerner i korepetytor. Pisywał do kuriera świątecznego listy. Próbował różnych zawodów, był między innymi fotografem, ulicznym mówcą, ślusarzem, tłumaczem, dziennikarzem, co w końcu zaowocowało współpracą z różnymi czasopismami, gdzie podpisywał się jako Bolesław Prus. Bycie felietonistą miał na drugim miejscu, gdzie pierwsze dawała stabilna praca kasjera w banku. Cierpiał na agorafobię, lęk przebywania na otwartej przestrzeni. W 1882 roku został redaktorem tygodnika Nowiny. Większość opowiadań, nowel, powieści publikował najpierw na łamach gazet, z którymi współpracował. W 1895 roku odbył podróż do Niemiec, później Czech, Szwajcarii i Francji. Bronisław działał w akcjach społecznych i obejmował patronat wielu inicjatyw oraz przedsięwzięć. Został opiekunem sierot z Towarzystwa Dobroczynności, brał udział w spółce zakładającej seminarium dla nauczycieli ludowych, był prezesem dla Stowarzyszenia Kursów dla analfabetów dorosłych. W testamencie ufundował stypendia dla utalentowanych dzieci pochodzących z ubogich wiejskich rodzin. Zmarł w 1912 roku w Warszawie na atak serca. Henryk Sienkiewicz dorabiał jako guwerner. Przyjęty na Wydział Prawa zrezygnował i z wolą
rodziców podjął studia medyczne, które zmienił na wydział filologiczno-historyczny, gdzie nie zdał egzaminu z języka greckiego. Porzucił uczelnię, nie uzyskując dyplomu. Rozpoczął pracę jako dziennikarz, gdzie publikował recenzje, felietony. W 1876 roku wybrał się w podróż do USA z Heleną Modrzejewską, gdzie także w tamtejszej prasie pojawiały się jego artykuły oraz korespondencja publikowana w prasie polskiej. W 1878 zatrzymał się w Londynie, następnie rok przebywał w Paryżu. Podróżował również do Konstantynopola, skąd pisał korespondencję dla prasy polskiej. Otrzymał za swoje pozycje literackie prywatne wsparcie finansowe, które przeznaczył na fundusz Marii Sienkiewiczowej dla artystów zagrożonych gruźlicą. Jak widzimy, wielu artystów chorowało na tą groźną chorobę. Sienkiewicz, dostrzegając ten problem, założył specjalny fundusz, który miał wspierać takie osoby, które chorowały na tą chorobę. Podróżował również do Hiszpanii i Afryki. Z okazji 25-lecia pracy twórczej otrzymał od narodu majątek ziemski w Oblęgorku, gdzie utworzył ochronkę, czyli wczesną formę przedszkolną dla dzieci. Napisał odezwę w sprawie strajku dzieci we wrześniu w 1901 roku. Strajk we wrześniu dzieci, a więc uczennic i uczniów, dotyczył sprzeciwu wobec germanizacji szkół, między innymi nauki w języku niemieckim, czy też zajęć religii w języku niemieckim. Domagali się, aby były w języku polskim. W 1906 roku wzywał rodaków z USA do pomocy głodującym w Królestwie Polskim. W 1905 roku otrzymał Nagrodę Nobla za całokształt twórczości. Po wybuchu wojny światowej wyjechał do Szwajcarii. Wraz z Ignacym Paderewskim był jednym ze współzałożycieli Szwajcarskiego Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Paryżu. Zmarł w 1916 roku na serce w Szwajcarii. Bronisław Piłsudski. W 1887 roku brał udział w zamachu na cesarza Aleksandra III, gdzie pośród zamachowców był brat przyszłego Lenina. Zesłany na krańce wschodniej Rosji, a dokładnie na wyspę Sachalin, graniczącą od południa z Japonią. Po 13 latach otrzymał od Cesarskiej Akademii Nauk propozycję badania kultury okolicznej ludności, m.in. Ainów. Efektem badań są unikatowe nagrania dźwiękowe zarejestrowane na 100 wałkach woskowych z mową tych kultur. Stworzył słowniki, gdzie przetłumaczył ponad 10 tysięcy słów języka Ainu, 6 tysięcy z języka gileadzkiego i 2 tysiące z języka orockiego. Bogate wpisy ich kultury, obyczajów, podania, legendy, a także wykonał ponad 300 fotografii reprezentantów tych kultur. Posługiwał się też kamerą filmową, co było nietuzinkowe na tamte czasy. W 1906 roku wyjechał do Japonii. Zawiązał Towarzystwo Japońsko-Polskie i pierwsze wymiany kulturalnej pomiędzy dwoma krajami. Do Europy przybył przez Stany Zjednoczone w 1906 roku. Zamieszkał w Krakowie. Później przeprowadził się do Zakopanego i prowadził badania etnograficzne Podhala. Po wybuchu I wojny światowej wyjechał do Szwajcarii, włączając się w nurt działalności niepodległościowej. W 1917 roku wyjechał do Paryża, gdzie w 1918 roku utonął w Sekwanie. Prawdopodobnie była to śmierć samobójcza spowodowana depresją, która została zdiagnozowana przez doktora Józefa Babińskiego. Joseph Conrad, właściwie Józef Teodor Konrad Korzeniowski, w 1847 roku, nie ukończywszy gimnazjum, wyjechał do Francji, gdzie zaciągnął się jako marynarz na statek. Otrzymał dodatkowo od wuja roczne wyposażenie w dużej kwocie. Popadł z czasem w długi i próbował przez to wszystko popełnić samobójstwo, na szczęście nieudane. Wuj odwiedził go i spłacił długi, a następnie wsparł i umotywował, aby dalej realizował swoje plany z strony marynarskiej. Oczywiście obiecał wspierać go dalej finansowo. Konrad kontynuował rozwój marynarza, zdając w 1884 roku egzamin na pierwszego oficera. Podróżował na statkach do
Australii, Indii, Singapuru, Londynu, gdzie aplikował z czasem o obywatelstwo brytyjskie, które zostało zatwierdzone. W 1886 roku uzyskał stopień kapitana. W 1889 roku stracił status obywatela Imperium Rosyjskiego, o co też się oczywiście wcześniej przez dłuższy czas starał. W 1889 roku żył bez pracy, z oszczędności i udziałów w firmie Bar Morning and Company. Wtedy rozpoczął pisanie pierwszej powieści Szaleństwo Almayera. W 1890 roku wyruszył do Afryki jako kapitan statku podróżującego w górę Konga. Afrykańskie choroby cielesne i psychiczne po powrocie odcisnęły na nim swoje piętno, przez co leczył się w Wielkiej Brytanii i Francji, między innymi na depresję. W wieku 36 lat zyskał zwolnienie z pracy i już nigdy więcej nie próbował zatrudnić się w marynarce. Utrzymał się częściowo ze spadku powoju, aby później już utrzymywać się tylko z pracy twórczej. Wypowiadał się o sprawach Polski w publicystyce, poparł m.in. pożyczkę rozpisaną w 1920 roku w USA przez rząd walczący z bolszewikami Polski. Otrzymał angielski tytuł szlachecki, który odmówił przyjąć. Zmarł w 1924 roku w Anglii. Prawdopodobnie na zawał serca. Stefan Żeromski. Czterokrotnie nominowany do Nagrody Nobla. W 1886 roku ukończył gimnazjum bez matury. Przez problemy finansowe i początki gruźlicy. Rozpoczął studia na Instytucie Weterynarii w Warszawie, które musiał porzucić z powodu problemów finansowych. Pracował następnie jako guwerner. Od 1889 roku jego utwory ukazywały się na łamach czasopism. W 1892 roku przebywał w Zurychu, Wiedniu, Pradze, Krakowie, a następnie z rodziną wyjechał do Szwajcarii, gdzie objął posadę zastępcy bibliotekarza w Muzeum Narodowym Polskim w Rapperswilu. Tam powstawały m.in. syzyfowe prace. Wrócił do kraju w 1887 roku, gdzie pracował jako pomocnik bibliotekarza w Bibliotece Ordynacji Zamojskiej w Warszawie. Dzięki sukcesom pisarskim rzucił pracę, przeniósł się do Zakopanego, gdzie mógł poświęcić się pracy pisarskiej. Zainicjował założenie Uniwersytetu Lwowskiego, organizującego kursy dokształcające dla uczniów szkoły rzemieślniczej. W jego domu prowadzono m.in. tajną szkołę. Zainicjował w Nałęczowie robotniczą grupę teatralną, gdzie wśród widzów był m.in. Bolesław Prus. W 1909 roku wjechał z rodziną na 3 lata do Paryża. Po powrocie osiedlił się w Zakopanem. Zgłosił się do Legionów Polskich po wybuchu I wojny światowej, ale nigdy nie brał udziału w walkach. Został prezydentem Rzeczypospolitej Zakopiańskiej. W 1918 roku na gruźlicę umiera jego syn Adam. W niepodległej Polsce Żeromski zamieszkał w Warszawie, biorąc udział w życiu literackim. Delegat Związku Zawodowego Literatów Polskich w 1922 roku w Warszawie. Inicjator Akademii Literatury Straży Piśmiennictwa Polskiego. W 1925 roku został założycielem i pierwszym prezesem polskiego oddziału PEF Klubu, czyli Międzynarodowego Stowarzyszenia Pisarzy, założonego w 1921 roku w Londynie. Zmarł w 1925 roku w Konstancinie na serce. Podałem w ten sposób tylko grono wybranych przeze mnie pisarzy i pisarek, generałów, malarzy, artystów, osób reprezentujących nie tylko kulturę, ale cały naród polski, żyjąc często na migracji. Chciałem przedstawić tym materiałem, jak żyli i jak zarabiali na swoje utrzymanie, gdzie niejednokrotnie nie było to zarabianie ze sposobu twórczego czy pisarskiego, ale na przykład malarskiego, który na przykład był dodatkową umiejętnością u Cypriana Kamila Norwida i w ten sposób mógł dorobić do brakujących mu pieniędzy. Niestety niewystarczająco. W przypadku Chopina, przypomnę, udzielał lekcji gry na fortepianie, aby mieć stabilność finansową. Wielu pisarzy publikowało swoje prace w magazynach, gazetach, czasopismach, różnych wydaniach, co przekładało się na finanse. Nieliczni, tutaj wymienieni, jak na przykład Słowacki, roztropnie zainwestowali swoje pieniądze w odpowiednie miejsca,
których generowali stabilny zysk, pozwalający im na swobodne pisarstwo, niezależne, bez stresu o fundusze, które w międzyczasie generowały im pasywny przychód z pewnych źródeł. U Słowackiego była to inwestycja na giełdzie w akcje związane z koleją. Musimy zatem zrozumieć, że czy to życie na emigracji w czasach zaborów dla tych, wydawałoby się dla nas na dzisiaj, najbardziej wybitniejszych, nie było łatwe i często musieli utrzymywać się w zupełnie odmienny sposób, niż nam to się może wydawać. Próbowali przetrwać, a często, tak jak Cyprian Kamil Norwid, odkryci byli dopiero i zrozumieni po śmierci. Często głodowali, cierpieli oraz chorowali na poważne choroby, takie jak gruźlica, przez które umierali. Gdzie słusznie zauważył Sienkiewicz, powołując odpowiedni fundusz wspierający osoby chore na gruźlicę. Znając historię, tą z czasów rozbiorowych, znając podobne sytuacje zdarzenia z dwudziestoleciem międzywojennym, gdzie pojawia się pokolenie Kolumbów, które bezpowrotnie również odchodzi w zgiełku II wojny światowej, zrywu powstania warszawskiego, a później w czasie ponad 50 lat komunizmu, życiu po wschodniej granicy żelaznej kurtyny. Wielu uczonych, wielu mądrych, inteligentnych artystów, reprezentantów, którzy mieli potencjał do wniesienia czegoś dobrego, również było zmuszonych emigrować, uciekać, nie mogąc poradzić sobie na ojczyźnie. Działali w różnych miejscach, tych podobnych, zbliżonych, do których działali ci, którzy byli w czasie emigracji, w trakcie rozbiorów, to znaczy między innymi w Paryżu, we Francji, Radio Wolna Europa. Działali również w Londynie. No i oczywiście w Stanach Zjednoczonych, gdzie od powstania styczniowego do dzisiaj funkcjonują jeszcze organizacje pozarządowe jako dawne stowarzyszenia założone przez pierwszych emigrantów. Co jest zatem ważne, by wyciągnąć z tego wszystkiego wnioski, że wciąż potrzebne są osoby, które mogą wspierać jako mecenasi, niezależnie artystów, osoby uzdolnione, intelektualne, czy nawet dzisiaj firmy, czy organizacje pozarządowe będące na obczyźnie, ponieważ jeżeli oni mają wsparcie, to z pewnością oni również mogą pomóc te osoby, te miejsca, te grupy będące w Polsce. To wszystko buduje wspaniały pomost międzypokoleniowy, gdzie osoby mogą się spotykać, wymieniać, porozumiewać, wspierać, w jakiś sposób być dla siebie wzorcem, motywować, inspirować. W mojej ocenie za granicą brakuje takich dzisiaj stabilnych mediów, które mogłyby dać szansę, tak jak było to w czasach rozbiorów, pracy, zarobku dla takich intelektualistów, którzy mogliby pisać i zarabiać na tym. Media już troszkę działają w innej strukturze internetowej, ale to nie oznacza, że nie można stworzyć takiej struktury, która mogłaby na siebie zarabiać, utrzymywać i dawać szansę rozwijać innym. W mojej ocenie, tak jak poszło tą drogą nowoczesną Radio Nowy Świat 357, również tutaj za granicą moją myślą, zamiarem, pomysłem, konceptem jest stworzenie niezależnego rodzaju medium od polityki, który będzie mógł przyjmować do pracy, wynagradzać finansowo, dawać możliwość rozwijać się, ale z drugiej strony oczywiście na bardzo dobrym poziomie docierać do ważnych miejsc, pokazywać ważne osoby, zdarzenia, chwile, wspierać, pomagać, motywować, inspirować. To wszystko jest na pewno ważne, ale żeby mogło zaistnieć, muszą zrozumieć to pewne osoby, które mają możliwość pomóc. A więc bardzo mocne moje takie słowa kieruję do grupy zamożniejszych osób od strony biznesowej, od strony stabilności takiej, gdzie praca pozwala również im na to, jednej i drugiej grupie, aby w formie tak zwanej darowizny na początek mogli na przykład wspierać moje wydawnictwo poprzez zakup produktów wybranych dla siebie, dla rodziny, bądź dla pracowników, bądź dla innych osób w prezencie, a te całe fundusze, kapitał, które chciałbym, żeby zaczęły mocno się umacniać, chciałbym zainwestować, tak jak wspomniałem, w rozbudowę niezależnych mediów. Mediów internetowych w tym przypadku, ponieważ to wszystko najprężniej działa i uważam, że jednym z takich pierwszych etapów to na pewno byłoby radio internetowe, które mogłoby tutaj na terenie Holandii i innych części świata, gdzie docierałoby w formie internetu,
współpracować z tymi radiami jak Nowy Świat czy 357, dawać szansę pracy młodszym osobom, które mogłyby tutaj podjąć ze swoim wykształceniem wiedzą, od techników, informatyków, tłumaczy, dziennikarzy, reporterów, kamerzystów, nagłośnieniowców, ponieważ te osoby są potrzebne mimo wszystko w terenie. Jedna osoba może, owszem, często dzięki dzisiejszemu sprzętowi nagrać, zmontować, wykorzystać swoją wiedzę, umiejętności w pojedynkę, ale kiedy robi to się w grupie, to wykonane jest wszystko szybciej i bardziej profesjonalnie, czyli oddelegowanie zadań. Śledzę i obserwuję często wypowiedzi. W ostatnim moim materiale filmowym pojawiła się na przykład wypowiedź, że ktoś pracował w pewnym kraju 3 miesiące, w tym przypadku w Holandii, i ma niesmak. Nie podoba mu się, nie poleca. To jest jego prywatna wypowiedź, ma prawo do tego, ale zauważmy, ile lat poświęcili ci wielcy na to, co mamy dzisiaj w Polsce. Mówimy po polsku, mamy studia, za które nie musimy płacić tak, jak płaci się w Holandii. Jest możliwość edukacji, wykształcenia, a następnie dokonania wyboru, gdzie chcemy mieszkać, jak chcemy mieszkać, co chcemy z sobą zrobić. Polityka jest bardzo ciężkim tematem, w którym tu nie chciałbym za daleko wejść, ponieważ każdy dokona mądrego, słusznego wyboru, idąc chociażby na przykład na marsz 4 czerwca z innymi, gdzie z pewnością będzie mógł wymienić się poglądami, zdaniem, gdzie będzie mógł usłyszeć innych przemyślenia i porównać do swoich. Solidaryzuję się z tym marszem, ale wierzę też w to, że potencjał duży dla Polski mają siły osób inteligencji Polonii zagranicy, które nie są tak skażone tymi podziałami, tymi niesmakami, tym negowaniem, jak często może to nie tylko być, ale jest w Polsce. Inne ustosunkowanie do świata, inne stosunkowanie do posiadanej wiedzy, doświadczenia i do chęci działania i rozwoju. Taki potencjał jest nam potrzebny. Taki potencjał był włożony w czasie rozbiorów i po rozbiorach, ponieważ osoby przebywając często w innych krajach uczyły się, doświadczały, porównywały, nabierały nowego spojrzenia, nowej wiedzy. I to wszystko później często wracając do Polski, nawet na te krótsze odcinki, wnosiły od strony gospodarczej, politycznej, naukowej, biznesowej. Ta nić musi istnieć. Nie można zapominać o Polsce i nie można zapominać o emigracji. Musi być zbudowany solidny pomost. Dlatego bardzo ważnym jest, według mnie, aby osoby, które mogą i chcą wspierać moje przedsięwzięcie, mogły dołączyć się, tak jak wspomniałem, poprzez zakupy wybranych produktów w moim sklepie, czy to książek, czy to innych produktów, a jeżeli ktoś zechce zaproponować inną formę współpracy od strony biznesowej, czy od strony pomocy przy rozwoju od strony mediów, czy media, które już istnieją, do współpracy zaproszą mnie. Jestem otwarty na mądre i zmierzające do wartościowych rzeczy budowania na przyszłość propozycji. Zapraszam serdecznie.